Witam, a więc kontynuujemy opis czołgu Leclerc. Tym razem zajmiemy się wariantem eksportowym, propozycją wariantu dla Turcji, a także mniej znanymi wersjami specjalistycznymi oraz programem modernizacji francuskich czołgów. Ale zacznijmy od eksportu. Pierwszym klientem eksportowym na czołgi Leclerc okazały się Zjednoczone Emiraty Arabskie, które na początku lat 90. zamówiły 388 czołgi plus 46 czołgów saperskich i wozów zabezpieczenia technicznego. Pierwsze wozy zostały dostarczone w 1994. Czołgi otrzymały oznaczenie Leclerc Trop od Tropicalize czyli dostosowany do klimatu tropikalnego. Czołgi dla Zjednoczonych Emiratów arabskich, arabskich są dość istotnie zmodyfikowane. Mają bowiem o 15 cm dłuższy kadłub. Wynika to z tego, iż siły zbrojne tego państwa zadecydowały o zastosowaniu innego napędu niż w wozach francuskich. Decyzja padła, iż zamiast zespołu napędowego złożonego z silnika wysokoprężnego. Sakm Marcila UDU V8XT9 sprzężonego z skrzynią biegów SESM RENK ESM500, zainstalowano silnik MTU MT883K500 sprzężony z skrzynią biegów RENK HSWL 295 TM. Oczywiście, podobnie jak silnik francuski silnikiem TU o mocy 1500 koni mechanicznych oczywiście wymusiło to całkowite przeprojektowanie na przykład pokrywy komory silnikowej ze wszystkimi otworami wentylacyjnymi włazami serwisowymi i tym podobnymi natomiast jeżeli chodzi o ogólną konstrukcję czołgów tej wersji nie różni się ona nadto od czołgów Leclerc EMAT S1 armii francuskiej choć Leclerc Trop jest cięższy. Różnica w masie to 54,5 tony dla Leclerc -E Mat S1 i 57 ton dla Leclerc Trop. Celownik główny pozostał ten sam, czyli jest to celownik HL60, zastosowano natomiast nieco inny panoramiczny przyrząd obserwacyjno-celowniczy dowódcy. Zamiast HL70 Zastosowano HL80 z kamerą termowizyjną Alice i dalmierzem laserowym. A więc urządzenie lepsze niż HL70 na czołgach Leclerc serii 1 oraz 2. Poza tym dodano ulepszony system klimatyzacji czołg ma również pomocniejszą jednostkę prądotwórczą, telefon do komunikacji załoga towa i towarzysząca piechota. Na wieży zainstalowano zdalnie sterowany moduł uzbrojenia ATO. Był on wcześniej testowany na wariantach armii francuskiej i nadal istnieje możliwość jego instalacji, jednak armia francuska nigdy nie zadecydowała się na jego wdrożenie. ztsm uzbrojony jest w 7,62 mm karabin maszynowy FN MAG w miejsce francuskiego AA-52. Oczywiście uzbrojenie główne yy, pozostaje dalej to samo: czyli 120 mm armata CN12026L52 oraz sprzężony z nią karabin maszynowy 12,7 mm M2. Wóz otrzymał także system zarządzania polem walki LBMS, czyli Leclerc Battle Management System. Jest to rozwiązanie zbliżone do systemów ICON oraz FINDERS stosowanych w wozach francuskich. Jako ciekawostkę należy podać, iż wewnętrzne systemy posiadają funkcję dużej automatyzacji, która i te funkcje zautomatyzowane są uruchamiane przyciskami oznaczonymi dużymi piktogramami, tak aby z wozów. Mogli korzystać żołnierze o dość słabym wykształceniu, np. tacy, którzy nie potrafią czytać. Na wieży, jak widać, zastosowano także na wysokości tylnej niszy, mieszczącej magazyn automatu ładowania, prostsze kosze transportowe zamiast zasobników. Oprócz tego, dużo większa powierzchnia burt kadłuba jest dodatkowo osłonięta ciężkimi segmentami fartucha balistycznego w porównaniu do wersji francuskiej. Co więcej, to właśnie czołgi dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich były pierwszymi, które zaczęły na szerszą skalę być wyposażane Zestawy dodatkowych osłon opracowanych w ramach programu Azur, czyli Action and Zone Urbane. Zestawy opancerzenia składają się na moduły dodatkowego opancerzenia dla burt kadłuba, mocowanych do standardowych fartuchów bocznych. Te moduły to prawdopodobnie jakiegoś rodzaju wybuchowy pancerz reaktywny. Oprócz tego tył wieży i kadłuba dodatkowo osłaniany jest ekranami prętowymi. W trakcie konfliktu w Jemenie były te czołgi wykorzystywane na dość dużą skalę. Kilka z nich zostało uszkodzonych zarówno za pomocą improwizowanych ładunków wybuchowych jak również. E, przeciwpancernych pocisków kierowanych, czy amunicji wystrzeliwanej z ręcznych granatników przeciwpancernych. Natomiast e, jeden z czołgów został porażony w przedni pancerz kadłuba e, za pomocą przeciwpancernego pocisku kierowanego. Podejrzewa się, iż był to przeciwpancerny pocisk kierowany konkurs, a więc też e, niespecjalnie nowoczesne uzbrojenie. Jednak udało się temu pociskowi przebić pancerz przedni kadłuba. Nie wiem dokładnie w którym miejscu. Zabity został kierowca i ranny został dowódca wozu. Stąd też na wozach rozpoczęto instalowanie dodatkowych ekranów prętowych także na przedzie kadłuba. Tutaj widzimy od boku tak doposażony wóz widać z przodu instalację, gdzie ten ekran prętowy się znajduje. Natomiast tutaj inna fotografia, gdzie to lepiej widać, instalacja tych ekranów prętowych wynika z tego, jak zainstalowany jest pancerz specjalny z przodu kadłuba. Przez co są tam dość duże rejony, osłabione, które stosunkowo łatwo przebić za pomocą broni przeciwpancernej. Tutaj odsyłam do części poprzedniej, gdzie pokazywałem, jak to dokładnie wygląda. Z czasem trwania interwencji Sił Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Jemenie zaczęto także widywać czołgi Leclerc wyposażone w nowy zestaw modułów wybuchowego pancerza reaktywnego Klara. Jest to taki sam typ osłony, jaki zastosowano na niemieckich bojowych wozach piechoty Puma. Moduły te chronią burty kadłuba, a także burty i tył wieży. Także tak to wygląda. Nie wiemy. Jak bardzo rozpowszechnione są te zestawy? Nie wiemy też, ile wozów zostało tak doposażonych. Czołgi Leclerc Trop Sił Zjednoczonych Emiratów Arabskich mają zostać zmodernizowane w podobny sposób jak wozy francuskie w ramach programu Scorpion. A więc otrzymają zmodernizowaną elektronikę, nowy, nowe przyrządy obserwacyjno-celownicze. Tutaj prawdopodobnie chodzi głównie o nowy przyrząd panoramiczny dowódcy, który został wymieniony na przyrząd firmy Safran, przyrząd nazywający się Paseo. Rozważana jest także instalacja zdalnie sterowanego modułu uzbrojenia wyposażonego w karabin maszynowy M2 kaliber 12,7 mm oraz wyrzutnie granatów dymnych. Co ciekawe, Zjednoczone Emiraty Arabskie w 2020 przekazały 80 czołgów Leclerc-Trop Jordanii w ramach pomocy wojskowej. Innym ciekawym projektem był wariant czołgu Leclerc przygotowany dla Turcji. Wóz ten posiadać miał zmodyfikowaną wieżę z innym SKO prawdopodobnie. Celownik główny to może być rozwiązanie w postaci celownika Sarzem Sawan 15. Ten nowy celownik pozwolił na zmianę konstrukcji. Przedniego pancerza wieży w tym rejonie, tym samym eliminując osłabiony obszar po pancerzeniu, tworzony przez celownik HL-60. Ciężko też stwierdzić, jaki nowy przyrząd panoramiczny miał otrzymać dowódca. Jest całkiem możliwe, że jest to celownik Namut, który seryjnie stosowany jest na bojowych wozach piechoty BMP3 użytkowanych przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, aczkolwiek pewności tutaj nie mam. Bardzo ciekawą rzeczą tutaj też zaznaczoną kolorem żółtym jest swego rodzaju umieszczony na wysokiej podstawie przyrząd obok włazu dowódcy jest to prawdopodobnie jakiś system aktywnej obrony typu soft kill, a więc zakłócający systemy naprowadzania przeciwpancernych pocisków kierowanych. Poza tym wóz otrzymał dodatkowa, dodatkowe opancerzenie burt kadłuba i wieży. Prawdopodobnie są to moduły wybuchowego pancerza reaktywnego, chociaż tutaj oczywiście nadal pewności, jaka ostatecznie miałaby być to osłona, mieć nie można. Tył kadłuba i wieży chronione natomiast są ekranami prętowymi. Poza tym jako dodatkowe uzbrojenie na wieży zastosowano zdalnie sterowany moduł uzbrojenia uzbrojony w karabin maszynowy MG3, kaliber 7,62 mm takie same karabiny maszynowe mogły być umieszczone na podstawach przy włazach dowódcy i działonowego. One oczywiście już by były obsługiwane ręcznie bezpośrednio po otwarciu włazów. Uzbrojenie główne i sprzężony karabin maszynowy prawdopodobnie pozostałyby takie same, jak w seryjnie produkowanych maszynach, aczkolwiek tutaj jedną z różnic jest. Widocznych na zdjęciach modelu oraz tutaj na tej grafice, iż prawdopodobnie armata CN12026 miałaby w końcu otrzymać reaktywny ejektor na, na lufie, co pozwoliłoby po prostu nie zmuszać załogi do tego, żeby cały czas korzystała z włączonego nadciśnieniowego systemu obrony przed bronią masowego rażenia. I mogłaby też operować, jeżeli, kiedy używa się uzbrojenia głównego, z otwartymi włazami. Na przykład dowódcy, dowódca mógł sobie otworzyć włas i w ten sposób mieć poprawioną świadomość sytuacyjną. Natomiast pojazdu tego w takiej konfiguracji nigdy ostatecznie nie zbudowano, pozostał tylko jako propozycja, a Turcy ostatecznie nawiązali współpracę. Z Koreą Południową z firmą Hyundai Rotem, która pomogła im opracować ich własny czołg Altai. Jeżeli chodzi o warianty specjalistyczne, to choć planowano ich kilka, wprowadzo wprowadzono jedynie jeden modułowy czołg saperski i wóz zabezpieczenia technicznego w jednym, czyli EPG-DNG. Pisze się to jako EPG-DNG. A więc Engine Principal du Genie de Panon Nouvelle Generation. Prawdopodobnie źle to wymówiłem. Pojazd ten może być wyposażony w różne konfiguracje wyposażenia. Od żurawia, za pomocą którego może choćby wymienić zespół napędowy czołgu, różnego rodzaju lemiesze i pługi, ładunki wydłużone i tym podobne. Żuraw wozu jest w stanie podnieść obiekt o masie około 30 ton. Główna wyciągarka ma uciąg 35 ton, pomocnicza zaś 1,30 tony. Dodatkowo wóz posiada 20 wyrzutni granatów aerozolowych DREB, pomocniczy generator dieslowski, a także uzbrojeń obronne w postaci karabinu maszynowego 12,7 mm M2. W armii francuskiej, wozy te określane są jako DCL, czyli Depanur du Charles Leclerc. Ogółem wozów EPG-DNG wyprodukowano, zależnie od źródeł, 63-64 egzemplarze, pojawia się nawet informacja o 66. Z czego około 17-20 18, nawet 20 jest, egzemplarzy jest użytkowanych przez wojska lądowe Francji, 46 przez wojska lądowe Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nim jednak EPGDNG został wprowadzony, pewną ilość starszych czołgów Leclerc. Zmodyfikowano do roli prowizorycznych wozów zabezpieczenia technicznego poprzez usunięcie uzbrojenia zwierzy. Wozy te nazwane zostały Leclerc Mars, czyli Moyen Adapté de Remorquage Specific. Pojazdy Mars należy traktować jako proste opancerzone ciągniki. A nie wozy zabezpieczenia technicznego z prawdziwego zdarzenia, jak widać, zaślepiono miejsce, gdzie znajdował się celownik główny, zaślepiono również jarzmo armaty, tam gdzie ona się znajdowała. Prawdopodobnie usunięto także automat ładowania, być może umieszczając w tym miejscu jakiś balast, podobnie w kadłubie, w miejsce 18-nabojowego bębna. Na amunicję rezerwową. Nie wiem dokładnie, ile wozów zostało przebudowanych na ten wariant Mars. Prawdopodobnie niewielka ilość, i po wprowadzeniu wozów EPG, DNG, DCL zostały one wycofane z użycia. Albo są używane na niewielką skalę i praktycznie nie są wysyłane poza Francję. Jeśli zaś chodzi o najnowszą modernizację czołgów Leclerc, to określane są te wozy jako Leclerc F1, Leclerc XLR lub Leclerc Renové. W ramach programu Scorpion, czyli, postaram się to dobrze wymówić, Synergie du contact renforcé par la polyvalence et Valorisation. Pewnie źle to wymówiłem. Czołgi Leclerc w ramach tego programu otrzymają nową elektronikę, zmodernizowany system kierowania ogniem, elektrooptykę, systemy łączności szerokopasmowej, nowy system zarządzania polem walki, SICS i tym podobne rozwiązania. Zakłada się, że poprawiona będzie ochrona balistyczna i przeciwminowa nowej wersji czołgu. Leclerc m.in. otrzyma wzmocnienie płyty dna kadłuba, zaś na burtach kadłuba, na fartuchach bocznych, zainstalowane zostaną moduły wybuchowego pancerza reaktywnego, zaś z tyłu pancerz prętowy. Przy czym, oczywiście, osłony dodatkowe są bezpośrednim rozwinięciem zestawu Azur. Czołg będzie bardziej odporny na improwizowane ładunki wybuchowe dzięki wykorzystaniu systemu zagłuszarek. Także. Co, co istotne, zarówno pancerz zasadniczy wieży, jak i kadłuba zostanie prawdopodobnie Zmodernizowany co najmniej do standardu reprezentowanego przez czołgi Leclerc S3 lub jego rozwinięcie. Tu zresztą możemy zobaczyć, że ten czołg pod oknem celownika głównego ma moduł pancerza specjalnego, typowy właśnie dla czołgów Leclerc S3. Uzupełnieniem tego wszystkiego będzie aktywny system sam samoosłony bazujący na już wykorzystywanych wyrzutniach systemu Galix. Są to dwa gniazda po 10 wyrzutni, każde po obu stronach wieży. Ponadto z przodu wieży istnieje możliwość usunięcia zasobników na narzędzia, w których miejsce można będzie zainstalować dodatkowe wyrzutnie systemu Galix. Po cztery z każdej strony. Tym samym po raz pierwszy czołg Leclerc będzie miał coś na wzór e, aktywnego systemu obrony pojazdów typu soft kill. E, Ma być także zainstalowany system e, detektorów e, tak z przodu jak i z tyłu wieży e, połączonych z komputerem głównym. E, wszystkie te elementy zwiększą przeżywalność pojazdu i załogi w kontakcie z przeciwpancernymi pociskami. Kierowanymi na chwilę obecną, z tego co wiem, poddawane modernizacji jest 100 wozów, prawdopodobnie chodzi o 100 najstarszych obecnie używanych. No, także zobaczymy, jak ten program będzie się dalej rozwijał. Ostatnim y, proponowanym pojazdem na bazie czołgu Leclerc jest Leclerc T40, zwany także jako Leclerc Kufra. Wóz ten to standardowy kadłub czołgu, uzupełniony element, o elementy zestawu azur. Nowością jest natomiast wieża T40, uzbrojona w armatę automatyczną. CT 40 kalibru 40 mm zasilaną amunicją teleskopową 40 na 255 mm. Armata ta znana jest przede wszystkim z brytyjskiego bojowo, bojowego wozu rozpoznawczego Ajax. Francuzi też bawią się z koncepcją implementacji tego, na chwilę obecną jest ona ta armata implementowana na pojazdach rozpoznawczych Jaguar. Myślą także, żeby wyposażyć w taką wieżę kołowe, bojowe wozy piechoty VBCI, aby wzmocnić ich siłę ognia. Konfiguracja czołgu Leclerc T40 Leclerc Kufra miała pełnić rolę ciężkiego wozu rozpoznawczego oraz swoistego odpowiednika rosyjskiego BMPT do walk miejskich. Oprócz armaty automatycznej, wóz miał być uzbrojony w zdalnie sterowany moduł uzbrojenia z karabinem maszynowym kalibru 7,62 mm. Co ciekawe, na wieży widoczne są także takie cylindryczne elementy. Są to elementy systemu aktywnej obrony Shark. Czyli francuskiego wariantu niemieckiego systemu ADS, wcześniej znanego jako Amap ADS. Wóz miał ważyć około 43 ton. Skończyło się jedynie na propozycji. Armia francuska nie była zainteresowana. Dobrze, więc to by było na razie na tyle. Natomiast jeżeli chodzi o znany wszystkim mniej lub bardziej e, prototyp demonstrator T4, e, znany jako Terminator, e, to go mówię osobno przy okazji, kiedy będę mówił o programie MGCS e, za jakiś czas, prawdopodobnie. Dobrze, to by było na tyle. Mam nadzieję, że film się podobał, troszeczkę rozjaśnił kilka kwestii. Także do następnego razu, trzymajcie się. Hej!